W zeszłym roku impreza, która się odbywała u nas, Ostatnia tajemnica Rize, okazała się wielkim sukcesem. Pobudziło to nas do działania, żeby przygotować dla widzów, dla mieszkańców nie tylko Jedliny, okolic, a również Polski jeszcze bardziej interesującą imprezę. Będą samoloty, granaty, wybuchy pirotechniczne oraz szpital polowy. A wszystko po to, by jak najlepiej odzwierciedlić wydarzenia z 1914 roku. Postanowiliśmy, że będzie to spalona ziemia. Dlaczego? Dlatego, że chcemy przedstawić pierwszą wojnę światową. W przyszłym roku mija setna rocznica od wybuchu pierwszej wojny, tej strasznej, bo to była największa wojna w historii, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Chcemy pokazać coś, czego jeszcze w Polsce nie było. Chcemy pokazać hit, jakiego jeszcze w Polsce nie było, czyli po raz pierwszy przyleci Czerwony Baron do Polski. Jeżeli tylko i wyłącznie warunki atmosferyczne pozwolą na to, że będzie mógł odbyć w tej rekonstrukcji udział, na pewno pierwszy raz będziemy mogli zobaczyć Czerwonego Barona, który był mieszkańcem Świdnicy, także jak najbardziej z tym terenami był związany. Postać bardzo znana, może nie dla wszystkich, ale warto naprawdę zwrócić na to uwagę. Trzypłatowy Fokker będzie również odwiedził naszą miejscowość. Zaprezentowano nową stronę internetową www.spalonamyślnikziemia.pl, na której na bieżąco można będzie śledzić przygotowania do tegorocznej imprezy. Na koniec dziennikarze mieli okazję obejrzeć fragment filmu o Pałacu Jedlinka, który w wyjątkowy sposób ukazuje nam przemianę pałacu w Jedlinie-Zdroju. Tego wydarzenia miłośnicy historii oraz mocnych wrażeń nie mogą przegapić. Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji i niespodzianek. Jedno jest pewne, bez względu na pogodę, impreza się odbędzie.